pozdro. Słuchaj, Adaś, przywiozłem ci dla kumpli i dla ciebie kalendarze, wiesz? Jesteś dobry, ja lubię ciebie jak ty. Ty jeździsz tym klopem. Coś ci powiem. Hmm? Że będziesz mógł razem z Kubą latać. Ale wiesz czym? Nie. Swoim wkładem. Dziękuję. Mleko, mój kochany jesteś. Importer Kajo prezentował ci wkłada. To Kajo postanowiło, że te pieniążki masz sobie przeznaczyć na rehabilitację, rozumiesz? Kajo, dziękuję! Mordo Polsko, dziękuję! Opowiem może tą historię od początku, bo warto tą historię opowiedzieć. Obcy dzieciak do mnie napisał na Messengera wiadomościami głosowymi. Któregoś dnia odsłyszałem taką wiadomość: przyjedzie pan do mnie, jestem pana fanem. No i ja po prostu mówię sobie, no dobrze, podaj adres, wyślę ci kalendarzak. I po tygodniu dostałem zdjęcie właśnie szczęśliwych dwójkę dzieci na wózkach inwalidzkich z moimi kalendarzami. No i po prostu to już mnie w ogóle rozwaliło, urzekło. I mówię, słuchaj Adaś, ja przyjadę do ciebie, nie? Pierwsze słowa Adasia, które padły, jak mnie zobaczył, mordo ty moja, nie? No i tak przez 2 lata przyjeżdżaliśmy, pokazywaliśmy mu sprzęty, jeździliśmy tu po tej drodze właśnie na kole i motocyklem i... Trzymaj, miło mi, miło mi. To już to mi miło. I chce mi się patrzeć. O, mój kładzik? Twój. No twój, no. Nie wierzysz. Wszystkie te akcje to zmierzają ku temu, żeby po prostu Adaś miał motywację, bo to głównie o to chodzi. Bo wiadomo, że ten kład jest, ale no wiadomo, że nie będzie jeździł. On teraz musi mieć motywację, żeby walczył z chorobą, żeby w życiu sobie poradził, bo wiadomo, jest sytuacja taka, że ma 14 lat, idzie w dorosłość i później co zrobi? Sam sobie nie poradzi. Musi. I to jest właśnie ten kład, to jest jego po prostu być. No jestem fanem Bekowska i będę. Nigdy pana nie puszczę. No, no, nie puszczę. Nigdy mnie nie puszczę. Chodź, pidulicie. Chodź się, pidulicie. Największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.